Co zrobić, żeby mieć nieustającą motywację do działania, energię do tego, żeby chcieć wstawać codziennie rano, robić rzeczy, które nas motywują do podejmowania kolejnych działań? Jak znaleźć prawdziwe motywy do podejmowania akcji? Jakie są fakty i mity na temat motywacji. O tym będziemy rozmawiali z Romanem Kawszynem, który o motywacji wie bardzo dużo. Dla mnie jest jednym z osób, która wie chyba najwięcej o tym co to znaczy motywacja wewnętrzna, która daje prawdziwą energię do życia. Zapraszam, posłuchajcie tego, o czym rozmawiamy i też jak się inspirujemy nawzajem. Dzień dobry, dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Roman Kawszyn. Dzień dobry Więc można by było powiedzieć tak chciałam powiedzieć guru rozprawiania się z faktami i mitami na temat motywacji tak mogę powiedzieć bo pięknie, faktycznie pięknie. bo faktycznie jakoś tak się wydarza mhm. e, ma. Y, rozmawiamy przy okazji twojej wspaniałej książki a ja potem jeszcze chwilę o niej powiem. E, natomiast słowo które będzie nas prowadziło to jest słowo motywacyjne. E, Parliamo italiano o polakko. E possiamo italiano, ma. <laughs> tak. Motywazione, czyli właśnie y, idea czy słowotwórstwo motywacji, to jest motivo i azione, czyli co to znaczy mieć motyw do podjęcia akcji. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od rzeczy kontrowersyjnej, którą znalazłam w Twojej książce. Ile kosztuje człowiek? Hmm, właśnie. Generalnie wiemy, że ludzie dzielą się, zajmujący się nauką na dwie grupy. Pierwsza grupa to są rosyjscy badacze i druga grupa to amerykańscy naukowcy. I Ech. chodzi tutaj o tę drugą grupę. Kilkanaście lat temu, w ogóle moja pierwsza książka jeszcze sprzed lat, tytuł książki był Pragnę. Opisywałem tam sytuację, którą usłyszałem kiedyś, właśnie o takich amerykańskich badaniach, które mówiły o tym, że amerykańscy badacze, naukowcy, właśnie, przepraszam, zważyli noworodka, czyli zważyli niemowlę i obliczyli, ile to niemowlę ma w sobie wapnia, fosforu, białka i dając do, tego, do, tej, do tych gramatur, dodając Wartości rynkowe, ile na przykład białko kosztuje, jeżeli chodzi o gram i tak dalej, i tak dalej, to wyszło i noworodek, choć mówię, nie uwzględnia to dzisiaj już inflacji, wtedy wyszło, że noworodek kosztuje 17 dolarów. Tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o surowce, kosztuje, jest wart człowiek. No i wtedy pamiętam, że napisałem i powiedziałem, że no niestety. Amerykańscy naukowcy nie, nie wzięli pod uwagę wszystkiego, bo jest jeszcze taki czynnik, który nie jest uwzględniany na wadze. On się nazywa pragnę, czyli to wszystko, co w człowieku tworzy bycie człowiekiem, wszystkie pierwiastki w sobie łączy, niesamowite dążenie do nieskończoności, wieczności, miłości, do bycia kochanym, do relacji. No tego się wszystkiego zważyć nie da. Ale 17 Dolców wtedy tak to wyszło. Nie? Przyznam, że to jest jedna z rzeczy, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Wiesz, ile kosztuje człowiek? Natomiast to jest jeden z ważnych mitów, a nawet powiedziałabym kitów, mm. e, które nam wciskają, które nam wciska dzisiejszy świat, ale które nam też wciska biznes. Ja się z nim ciągle rozprawiam podczas szkoleń. Mianowicie, że ludzi do pracy motywują pieniądze. Nie? I że kiedy popatrzymy na to,. 17 dolarów tak? Wersus mm. gdybyśmy naprawdę zrobili sobie taką, wiesz, um, um, takie podsumowanie, ile my naprawdę potrzebujemy, ale potrzebujemy nie w sensie pragnienia, tylko w sensie zaspokojenia potrzeb takich egzystencjalnych pieniędzy, żeby przeżyć. Mm. To na pewno to nie jest to, co większość z nas zarabia, a nawet dodam więcej. Przecież my wszyscy wiemy. Że rzeczy, które kupujemy, nie kosztują tyle, ile za nie płacimy. I tak naprawdę, kiedy mówimy o motywacji, o motywie do podjęcia akcji, to jesteśmy w świecie wartości i nadawania wartości moim pragnieniom i tego, do czego ja idę. W związku z tym, dlaczego pieniądze nie motywują? Pieniądze to trochę wiesz, jak za, zabawa zwana gonitwą za króliczkiem. Nie? No właśnie w całej zabawie chodzi o to, żeby za, król za króliczkiem biec, a, a nie żeby do, go dogonić. No są ludzie, którzy nas słuchają i wiedzą, że kilkanaście lat temu zarabiali dużo mniej niż zarabiają teraz i im ciągle brakowało, I to jest prawda. Dzisiaj zarabiają kilkanaście razy więcej niż zarabiali wtedy i dalej im ciągle. Brakuje, pieniądze nie mają siły motywacyjnej, bo pieniądze przychodzą od zewnątrz, są jakby celem zewnętrznym, za którym biegamy. A to, co jest na zewnątrz, nie ma siły, która by nas to motywowała. To jest Taka łuda, którą, w którą wpadliśmy po 1960 roku. Tak mniej więcej to się działo. Walter Michel, jeden z amerykańskich naukowców, Naukowcy. robił badanie zwane, znane do dziś jako eksperyment marshmallow, czyli marshmallow test. On tam wtedy wziął 600 dzieci, amerykańskich dzieci, powiedział do amerykańskich: Mam, hej, przyprowadźcie mi wasze dzieciaki, a ja wam, czy są. Predestynowane do sukcesu. Tak to mniej więcej się odbywało. Gdyby to by się działo w Polsce, to nasze mamy podniosłyby głowę z nadkrojonej kapusty i powiedziałby, co o takim naukowcu myślą. Ale że to było w Stanach, to te Matki wzięły te dzieciaki z tych, z McDonald'sów i mu je przeprowadziły. Dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Eksperyment polegał na tym, że dziecko zostało, zostawało zamknięte w pokoju. Na przednim stał stolik, na którym stał talerzyk, leżał talerzyk i na talerzyku kładziono marshmallow piankę. No to 1960 rok, Stany. Oszalały na punkcie pianek Marshmallow. Wtedy Amerykanie z tymi piankami robili wszystko. To był taki hit, jak nie wiem, 2-3 lata temu u nas w Polsce: lody ekipy, żeby dostać, nie? Coś takiego. Ostatnio jeden z moich bliskich znajomych powiedział: Mam takie marzenie, żeby upiec te pianki na ognisku, bo podobno tak. to jest pyszne, ale nie tak. zrealizowaliśmy tego marzenia, zostawiamy je na przyszły rok, więc coś jest z tymi piankami, bo taki ludzie jest. w Polsce też jakby lekko szaleją na punkcie pianek. Ale to jest ważne, że to było coś, co było wyjątkowe, wyjątkowe do dostania. Czyli dzieci nie dostały czegoś normalnego, co mają na co dzień, tylko że to A. było coś, co było nieosiągalne dla każdego na dany moment. Tak, to w ogóle było. To, tak jak mówię, jak pamiętam, żona dwa czy trzy lata temu wróciła z kartonem, z netto, z lodami ekipy, to dzieci na nią patrzyły u mnie w domu jak na Avengersa. No to było mniej więcej. To było mniej więcej coś takiego. To było takie wow. Oni, w ogóle Amerykanie wtedy to, to te pianki wrzucali do, na kawę, nie? Na kawę i tak. się... Takie cappuccino, nie? Kolorowe cappuccino, coś takiego. Nie? No i właśnie, no, no dobra, to idziemy do tego eksperymentu. No i on mówił do tego dzieciaka: słuchaj, ja jestem z mamą w pokoju obok, tutaj są kamery, zobacz, będziemy na ciebie patrzeć, Przez 15 minut siedzisz sam na sam z tą, pia z tą pianką. I jeśli, uważaj, nie możesz, możesz ją zjeść, ale jeśli jej nie zjesz, to przy wyjściu dostaniesz w nagrodę drugą piankę. Dzieciak mówił: rozumiem. No oni wychodzili, słuchajcie, gdybyście zobaczyli, Agatę, są nawet repliki z i e zdjęcia z repliki na YouTubie, e filmy z tego eksperymentu. Chyba Haribo bodajże stworzyło reklamę w oparciu o ten eksperyment. Jak te dzieci tam siedzą i walczą z tym talerzykiem, a właściwie z tą pianką marsza. Rozmawiają ze sobą, to są w ogóle cudowne rzeczy. Do siebie mówią, przesuwają, wąchają. Tam są naprawdę wspaniałe historie. Tak, patrzą I... w sufit, udają, że pianki nie ma, no po prostu różnie. I chodzi o to, że de facto na końcu 5% tych dzieci nie zjadło pianki, reszta po prostu tę piankę, mówiąc bardzo y, zowo pożarła. Po prostu y, i koniec. No i teraz, dlaczego ten eksperyment jest ciekawy? Bo to jest jeden z ciekawszych eksperymentów y, psychologicznych, bo on był tak zwanym eksperymentem przedłużonym. Trwał bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 20, 25 lat, gdzie co 5 lat Michel badał te dzieci, które zjadły piankę i które nie zjadły pianki. I po 25 latach wychodzi do Amerykanów i mówi: Hej, Amerykanie, ja wiem, co jest potrzebne, żeby odnieść sukces. No, świat zamarł. Eksperyment, który trwa, trwa 25 lat, no w sobie dużą wartość naukową. No i on powiedział, że żeby odnieść sukces, bo on zbadał to, że te 5% dzieci, czyli 30, 30 dzieciaków, które nie zjadło pianki, miały efekty lepsze od pozostałych na każdym jednym badanym polu. Badanym polu, czyli nauka, stopnie naukowe, pozycja zawodowa, życie rodzinne, nawet zdrowie tam badali. I te 30 dzieciaków, te, 570 wyprzedziło we wszystkim. Więc Walter Michel wychodzi i mówi, żeby odnieść potrzebny jest faktor odroczonej kompensaty, czyli czynnik odroczonej kompensaty, że jeżeli ty umiesz poczekać na efekt, to jesteś predestynowany do sukcesu. No i teraz ten wniosek, który podał Michel, był prawdziwy. Natomiast z tym prawdziwym wnioskiem podał kilka innych, które okazało się potem nie sprawdził. Wdziwe na bazie prawdziwości tego głównego wniosku. Na przykład nie wiem, takim jednym z wniosków było to, że ten czynnik odroczonej kompensaty jest wrodzony, albo masz rodzice ci dali, albo tego nie masz. Dzisiaj już wiemy, że to jest nieprawda, że to jest kompetencja, że tego się można nauczyć, ale to tak. tylko przykład, bo powiem, o który wniosek mi chodzi. Jednym z wniosków, które podał, który nie sprawdził, było to. Że zapytali go, co ten czynnik odroczonej kompensaty uruchamiało, czyli co motywowało, mówimy o motywacji, dzieci do tego, że one nie zjadły pianki. I on bez zastanowienia powiedział, jak to, co, wszystko jest jasne, druga pianka, czyli to, tak. że miały obiecane. Dostane nagrodę. Dostane nagrody. nagroda, czyli czynnik zewnętrzny. No i teraz. Przeszło to na prawdziwości, czyli cel. Jeżeli dziecko ma cel, to będzie zmotywowane. Nie? No I teraz słuchajcie kochani, zaczęła się szkoła amerykańska celów, która do nas dopłynęła 20 lat później. bo to Ale poczekaj, płynie... poczekaj, poczekaj, bo to jest ważne, że zapytano potem tych ludzi. Ale To, 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 to za chwilę, to za chwilę. To, bo... to za chwilę. Ale ja, ja bym chciała się na chwilę zatrzymać Dobra. nad tą pianką, bo to jest bardzo ważne, że... Odroczona nagroda i to, czego nas się uczy, i kit, który się nam wciska, to to, że jeżeli nauczysz się odmawiać sobie przyjemności, to będziesz zmotywowany. W związku z tym, my potem mamy durne diety, w których jesteśmy cały czas na spięciu, prawda? My cały czas odkładamy pieniądze, żeby potem je wydać. I teraz uwaga, polscy naukowcy to teraz pójdziemy do polskich naukowców, gdyż przypominam, że ja robiłam doktorat z psychologii ekonomicznej, postaw wobec pieniądza i percepcji pieniądza. I to, co zbadałam, jest bardzo ważne do tego, co ty powiedziałeś, że niezależnie od tego, ile zarabiamy, zawsze powiemy, że zarabia... gdybyśmy zarabiali mniej więcej 40 do 60% więcej, to wystarczyłoby nam na wszystko, czego potrzebujemy. I to, co jest bardzo ważne to to, że kwestia związana z finansami ma taką klapkę w naszej głowie. Czyli jeżeli człowiek zarabia 3000 tysiące złotych miesięcznie, to na pytanie, ile musiałbyś zarabiać, żeby ci wystarczało na wszystko, czego potrzebujesz, brzmi szóstkę, no to podwajam. Nie? Jakbym miał, to by było ok, Ale gdyby zapytać człowieka, który zarabia 12 tysięcy złotych, ile musiałbyś zarabiać, on powie 25, 30, 50. To jest bardzo ważne, że na tym polega uda motywacji pieniądza, że im więcej zarabiamy, tym większą mamy skłonność do wydawania mhm. albo, uwaga, odkładania. Że to, mhm. co jest ważne, to w tej odroczonej przyjemności, którą nam wciśnięto, ten kit, mhm. my sobie zabieramy przyjemność i radość, z zaspokajania swoich potrzeb i pragnień. Mhm. Dlatego to jest kit. Nie? Że tak. jak odłożę, to potem będzie lepiej, co uwaga, nie oznacza. Chciałabym tylko Państwu powiedzieć, że mamy wszystko za przeproszeniem żreć od razu, albo żeby dawać natychmiast, ale chodzi o pewnego rodzaju łatwość i lekkość bytu, która mhm. jest związana z motywacją. To Dokładnie tak, tam zresztą, czyli generalnie mówimy o drugiej piance, nie? czyli druga pianka, nie? czyli coś w nagrodę to, to ma mnie motywować. Słuchajcie, po jakimś czasie ten, ten wniosek Michela poszedł mocno w świat, do nas dopłynął, tak jak mówię, z 20 lat później. I ta cała szkoła celów, że jak będziesz miał cele, to jesteś zmotywowany, że cel musi być smart, że cel musi być power, pozytywny, obiektywny, wymierny, ekologiczny. Realizowaliśmy doktoraty, możemy pisać na temat celów. Zobaczcie. Zobaczcie, jakiś czas temu Polki i Polacy mieli kapitalne cele. Jak się wchodziło na siłownię, to nie można było znaleźć miejsca na początku stycznia, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o to, żeby sobie na rowerku pojechać czy na bieżni. Dzisiaj wchodzisz na siłownię, jak John Travolta w grobie pańskim. Rozglądasz się i mówisz, że nie ma nikogo. nie, coś, coś takiego. Przecież mieli kapitalne cele. Więc wrócili do Michela ci y, ludzie z, ze świata nauki i zapytali: Ty, słuchaj. A czy ty w ogóle zapytałeś dzieci, dlaczego one nie zjadły pianki? No i on wtedy taki troszkę zadziwiony powiedział: No właściwie to nie. Mhm. A czy tamte dzieci, które z, nie zjadły piankę, też miały obiecany cel? On mówi: No właściwie miały. No i on wraca do tych dzieci, to już są ludzie dorośli po 25 latach i pyta ich: Powiedz mi, dlaczego ty nie zjadłeś tej pianki? No i odpowiedzi mogą zadziwić, bo żadna z odpowiedzi, żadna ani, nie, ani jedna nie idzie w kierunku, bo miałem obiecaną drugą. Wszystkie odpowiedzi tych dzieci idą w kierunku, bo znaczy dorosłych wtedy już, bo tu w środku, bo chciałem zobaczyć, czy dam radę, bo chciałem pokazać mojemu ojcu, jaki jestem silny, bo i to są te i to są te odpowiedzi, które idą do środka, bo to, co nas tak naprawdę ma siłę motywować, Samo, samo słowo siła to jest siła, która jest od wewnątrz, bo to, co jest na zewnątrz, nie należy do nas, a to, co nie należy do nas, nas nie motywuje. Motywuje nas tylko to, co jest w środku. A więc, kasa, ilu ja pracuję na. Z handlowcami. Są ludzie, którzy, no wiadomo, że zarabiają pieniądze z prowizji i tak dalej, i wielu z nich ma kapitalne cele. Jak zrobisz miliard, będziesz miał pierdyliard, jak zrobisz tyle, to będziesz miał tyle. Oni mają kapitalne cele, a potem się okazuje, że na końcu leżą na łóżku o ósmej rano, patrzą w sufit i dziecko do nich podchodzi i mówi, tato, do szkoły, a tato mówi na, do dziecka, kim ty w ogóle jesteś, bo go nie rozpoznaje. I mają sytuacje naprawdę dramatyczne, przecież mieli kapitalne cele. I są sfrustrowani. Tutaj pokażę książkę, o której rozmawiamy, motywacyjne, o prawdziwej motywacji, bo uwaga, ty to bardzo ładnie porównujesz w książce do jazdy samochodem. Mm. I to jest jakoś bardzo zgodne z moją rozmową z Justyną Rzejną. Mózg jest jak GPS. Wpisz mm. mu cel, a on poszuka drogi dojścia. Tylko uwaga, cel musi być. Cel, to, to moje pragnienie, właśnie, to jest różnica między celem a pragnieniem, nie? że moje pragnienie musi wynikać ze mnie, a nie z zewnątrz. No, na przykład, kapitalny przykład z tymi siłowniami. Trzeba pójść na siłownię. Bardzo mhm. wielu ludzi rozpoczyna działania i ustawia sobie cele i potem je porzuca. No tu możemy mówić o nauce angielskiego, włoskiego. Bieganiu, yy, odchudzaniu, nie wiem, sprzątaniu w domu, no czymkolwiek. Co tak naprawdę nie wynika to, co mówisz ze środka, tylko z celów akceptowanych społecznie. I teraz samochód potrzebuje paliwa. I to, o czym mówisz, o tym handlowcu, który rano wstaje i myśli sobie: Nie chcę mi się, ale muszę. To jest człowiek, który właśnie stracił swoje paliwo wewnętrzne. Ale jest, uwaga, zobowiązany, ma obowiązek zrealizować cel. I tu jest ta różnica. To nie chodzi o to, żebyśmy nie mieli celu w życiu, żeby wszyscy jakby nas dobrze zrozumieli, ale chodzi o to, że cel nie jest paliwem. Cel jest mhm. tym, do czego ja mogę iść, ale nie jest tym, co mi daje motyw do podejmowania akcji z energią życiową. Tak. bardzo wielu sfrustrowanych dyrektorów, prezesów, yy, dyrektorki, prezeski, żeby nie było, że kogoś pomijamy, bo realizują zadania i cele, ale nie ma tego życia w środku. Tak, a już im się po prostu nie chce. Mieli kapitalne cele obliczone na smart, na power. Tylko o jednym generalnie zapomnieliśmy. Dlaczego ja mam ten. Ciągnąć, nie? Ja muszę schudnąć 19 kilo, super. A czemu nie 18,5? Dlaczego akurat tyle? Ja muszę przeczytać 52 książki, bo tak sobie zrobiłem sobie cel. I są ludzie, którzy w pewnym momencie zaliczają nawet instrukcje obsługi, bo inaczej się nie wyrobią. Nie? I potem tak. na koniec tych 52 książek przeczytanych w 52 tygodnie w ciągu roku, na koniec mówią, to było bez sensu totalnie. Zrobiłem tak. ja to nic, mi to nie smakowało, nie przynosiło mi to radości. Ja nie mówię, żeby nie obierać sobie w życiu celów. Sam kiedyś schudłem 70 kg, bo taki cel sobie obrałem. No bo to był cel, tak? Natomiast ten cel wychodził z zupełnie czego innego niż tylko cel. Czyli cel powinien być wynikiem jakiejś operacji, która odbywa się we mnie, operacji motywacyjnej, czyli odnalezienia tej motywacji, o której my mówimy, Wewnętrzna, ta w środku, i wtedy jasne, jak ja mam paliwo, to teraz cel, który sobie chcę osiągnąć, to sobie go osiągam. Ten czy inny, ja wiem, dlaczego go mam osiągnąć. Wiem, po co on mi jest i dlaczego on jest dla mnie ważny. Natomiast siłą, która mnie pcha do środka, to jest właśnie motywacja. Motywacja A to są dwie zupełnie. Inne, dwie zupełnie różne rzeczy. Nie? Jak sobie w ogóle, jakbyśmy tak wzięli, bo ja wiem, że ty uwielbiasz i ja przez ciebie też uwielbiam, a nawet muszę powiedzieć, że uwielbiałem równo, równocześnie wcześniej, kiedy cię jeszcze nie znałem. Lubię bardzo etymologię, czyli takie szukanie w, tak, znaczenia słowa w wyrazie. Nie? Niektórzy się boją słowa konkurować, a jak konkorrere znaczy biec z, biec razem. Jakie to jest fajne, tak. kiedy się biegnie konkurere. razem. Konkurencja. Konkurencja jest czymś fajnym. E, 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 reklamacja. Rikiamare to jest sprawiać, że wołam kogoś drugi raz. Przy reklamacja jest piękna, klient przychodzi, a nawet się o to nie zatroszczyły. Więc wyrazy są fajne i zobaczcie, motywacja. Jeżeli sobie weźmiemy łacinę, to motywacja w łacinie jest tłumaczona na kauzę albo racjones gdzie kauzę, kauza to jest przyczyna, racjones to jest uzasadnienie, a jeżeli uzasadnienie. sobie weźmiemy, a jeżeli sobie weźmiemy współczesny włoski, no bo to jest łacińska, stara tylko w nowym wydaniu, to. Nadal trudne, przypominam. To motywacja to jest motywacyjne Tego dobrze w języku polskim nie widać, bo jednak ta, y, 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 języki słowiańskie od tej łaciny trochę odeszły, ale motywacyjne zdaje się, mówi wszystko o tym, czym jest motywacja. Bo jeżeli ktoś zna włoski, na przykład Agnieszka, to widzi, że i tutaj już od samego początku naszego spotkania to mówisz, y, że w, w wyrazie motywacyjne są dwa rzeczowniki. Czy to jest motivo? A drugi to jest acione. Accione, czyli działanie, akcja. Mhm. I zobaczcie, że my w tej motywacji, cele, cele, jedziemy, 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 dawaj, 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 dawaj musisz, musisz, musisz mu i tak dalej, się koncentrujemy na drugim rzeczowniku w tym wyrazie, acione. Nie, Natomiast pierwszy, bardziej kluczowy i ważny to jest motivo. Motivo to jest powód, przyczyna, dla której robisz to, co robisz? Jaki jest wewnętrzny powód, dla którego ty chcesz zarabiać? Jaki jest wewnętrzny powód, dlaczego ty chcesz być dyrektorem? Jaki twój jest wewnętrzny powód tego, że chcesz z dzieckiem ćwiczyć to, czy tamto? Jaki jest twój wewnętrzny powód, przyczyna, dla którego, i tutaj pojadę grubo, dla którego ty jesteś, jesteś na tym świecie? właśnie. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo przychodzi mi do głowy taki człowiek, on to napisał na LinkedIn'ie, że osiągnął bardzo dużo w danym roku, osiągnął wszystkie założone cele, ale odkrył, że mu poleciały relacje, odkrył, że mu poleciały, poleciały więzi, mhm. że no właśnie przetył kilkadziesiąt kilo, bo nie zadbał o siebie, bo był tak skoncentrowany, sfokusowany na tym, że musi coś zrobić, to jest bardzo ważne, mhm. że zapomniał o tym, co go karmi i co jest ważne i Biorę książkę do ręki. Krok czwarty odkrywania motywu to są poruszenia, czyli co ci smakuje najbardziej. Przy, mm. Przyznam szczerze, że krok czwarty jest moim ulubionym krokiem, choć oczywiście mm. są jeszcze trzy wcześniejsze. Za chwilę do nich wrócimy. Bo to jest bardzo zgodne z krzyśkiem grzyboczym, czyli żeby życie smakowało lepiej. I uwaga, mm. chodzi o taką motywację wewnętrzną, której. To, co robię, mi smakuje, niezależnie od tego, czy to smakuje innym. To jest bardzo ważne. To jest ta różnica w prawdziwej wewnętrznej motywacji, że ja jestem po swojej stronie. To, to słowo jestem jest bardzo ważne. Jestem, czyli wiem, kim jestem, wiem, co jest dla mnie ważne i mhm. mam odwagę wybierać to, co dla mnie ważne, ale jeszcze na chwilę wrócę do tego, bo te poruszenia. Mhm co ci smakuje najbardziej, to wróciłabym do tego fragmentu wartość człowieka. Ile kosztuje człowiek? 17 dolarów versus życie jest bezcenne versus moim motywem działania dobrze by było, żeby były moje wartości. Czyli to, co to za czym tęsknię, to za czym może powiem to górnolotnie, ale tak jest, to za czym tęskni moje serce. I być może moją wartością jest Miłość, bliskość i poczucie sensu. I nagle, jeśli ustawię akcje, moje działania pod miłość, poczucie sensu i więzi, to nagle, czy bliskość, to nagle się okaże, że ja chyba nie muszę biegać albo to ja chyba nie muszę być na diecie, bo ja przestaję opuszczać siebie, a jestem blisko siebie. Natomiast chciałabym cię zapytać o krok trzeci który jest bardzo poruszający. Mianowicie twoje motivo i lęk. I tutaj cytujesz takie bardzo ładne zdanie. Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. I to jest taki, taka rzecz, która przyznam szczerze, że mnie złości, kiedy słucham u ludzi, którzy nie doczytali tego albo nie rozumieją tej idei, którzy mówią musisz się spiąć i przekroczyć swoją strefę komfortu, przekroczyć swoje, jak to się mówi, ograniczenia. No musisz. Jak, jak słyszę, to musisz, to dla mnie to jest ciągle o łamaniu człowieka, a nie motywowaniu do działania. A ty pokazujesz tą, tę historię inaczej, to przejście lęku. Zatrzymajmy się na tym na chwilę. No, tak, w ogóle właśnie w książce podaję takie. Jak ty mówisz, takie cztery kroki odkrycia swojego wewnętrznego motywu. Już powiedziałaś o wartościach. Wartości to jest pierwszy krok. Nie? Zdaje się, że człowiek, który w ogóle szuka, szuka swojego motywu wewnętrznego, to człowiek, który staje w prawdzie o sobie. Ucieka od takich dwóch podstawowych pytań, na które sobie każdy zmotywowany musiał w pewnym momencie odpowiedzieć, czyli skąd jestem i dokąd idę. Jak to na frontonie świątyni w Delfach było napisane, Niozi se auto, czyli. Konoscere te ipsum, konoscere tak pewnie wtedy mówili bardziej, czyli znać samego siebie. Człowiek, który. Żyjemy w takiej łudzie nieskończoności, bo nie pamiętamy czasów, których nas nie było, a jeszcze jesteśmy, więc nie myślimy o czasach, których nas nie będzie. I dlatego nam tak łatwo i fajnie. Natomiast człowiek, którym wie, że życie waży, bo ono się kończy, dlatego waży. Dlatego jest ważne, bo się kończy i jest wartościowe, bo nie jest na zawsze. Nie? To jednak człowiek taki łatwiej mu odnaleźć motyw wewnętrzny. Coś tylko dodam do tego. Pobawmy się na chwilę słowami włoskimi tym razem. Tak. nie? czyli znać, ale spotykać, ale też mamy świadomość. i Podstawa słowotwórcza jest ta sama. Znać. Ko kosięca, kosięca będzie Koszence. chyba ale jest bardzo konieczne, są Koszerzy. bardzo blisko. Tak, bardzo są, bardzo są blisko sie siebie. To, to masz rację. Nie? Czyli ta motywacja tak. wewnętrzna wymaga świadomości mojego ja, mojego tak. jestem, kim tak. jestem? Dokładnie. Co jest dla mnie ważne, właśnie ile ważę tak. w swoich własnych oczach? To jest niezłe, nie? Czyli jak tak. ja odkrywam swoją wartość i jak ja nadaję swoją wartość. Hmm. Jak ja jestem uważna na siebie i jak ja siebie uważniam. Inaczej tak. cały czas będzie motywacja zewnętrzna i będą kity i mity. Mhm. Tak. Jack Canfield powiedział to zdanie, o którym, o którym, o którym powiedziałaś, że wszystko, co kochasz, jest po drugiej stronie twojego strachu i lęku. I dla, dla mnie to też było zdanie bardzo przemocowe zawsze, bo ja źle rozumiałem. W tym sensie, tak. że. Tu jest strach, i jak ja otworzę te drzwi, to za tymi drzwiami będzie w końcu ta motywacja. To, to o co chodzi, nie? Natomiast po drugiej stronie, jeżeli sobie weźmiemy taką linię, linearność taką, weźmiemy, to tutaj jest jedna strona, i tutaj jest mój największy lęk, to prawdopodobnie twój motyw wewnętrzny jest po drugiej stronie tej linii, czyli twój motyw wewnętrzny jest jakby. Wołaniem niezrealizowanego Twojego motywu wewnętrznego. Mm -hmm. I więc, kiedy się przypatrzę swojemu największemu lękowi, temu, co mnie dzisiaj najbardziej przeraża, czego się najbardziej mm. boję, czego się najbardziej lękam, to prawdopodobnie przeciwieństwo tego, o czym będę mówić, będzie czymś, co będzie determinowało nazwę mojego motywu wewnętrznego, bo powiem, że. Motyw wewnętrzny może być oczywiście nazwany, może być bardzo mocno sprecyzowany, może być no, po prostu nazwany. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, nie wiem, dla mnie w ogóle to pierwszy krok to są wartości, drugi krok to są talenty, które masz, i trzeci krok to jest właśnie lęk. I ja patrzę. Czego się najbardziej w życiu boję? Zresztą o tym ostatnio piszemy trochę z tobą. To, czego się najbardziej boję, to gdzieś tam takie sny, które mnie wybudzają, które się najbardziej się czego boję, to jest nieboszczyk. Mi się śnią takie najbardziej najczęstsze koszmary, które mam, to jest właśnie. Nie, nieboszczyk, boję, nie boję się śmierci generalnie, co boję się nieboszczyka jakoś ciała, no pewnie to jest związane z historią mojego życia, to, że jako tam kilkulatek zostałem postawiony przed trumną mojego kolegi, gdzie musiałem na niego patrzeć, to nie. jest to, to, to coś takiego, ale e, właśnie to stąd się bierze, nie, boję się nieboszczyka i teraz pytanie, że ja, ja taki mój największy lęk, to jest Lęk przed ciałem, które już nie oddycha, nie? które już nic nie robi, to co jest po drugiej stronie takiego ciała, które już jest niczym, bezwładem? Normalnie można powiedzieć, że życie, natomiast linearnie, kiedy spojrzymy na to, czym jest lęk i czym jest od tam gdzieś przyczyna czy źródło, to przeciwieństwem tego bezwładu czy rozkładu jest siła. Jest tak. siła, jest jakaś moc, jest jakaś energia. I jeżeli ja sobie wezmę teraz to, do czego doszedłem wcześniej, moje największe wartości, a moją największą wartością życia jest życie i miłość, tak je definiuję. Jeżeli sobie wezmę talenty, a w talentach tam w galerii mam, wow, e, 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 relator. Ja też mam, ja też mam. Wiem, wiem właśnie, relator, inspirator mam i tak dalej. I sobie połączę to w całość. To mój motyw wewnętrzny nazywam sobie siłą, energią miłości. I mhm. Ja naprawdę, jeżeli ja odkry, wiem, że to może być dziwna nazwa i, i dla niektórych może dziwnie brzmieć, natomiast kiedy ja. No, ludzie interesująco i wyjątkowo, nie lubię słowa Aha, okay. dziwne. Okej, okay, dziękuję. To, to ja wiem, że słuchaj, ja jadę do ludzi i, i mówię do nich, bo tam prowadzę czy tam szkolenia, czy power speeche, i mówię do nich. Ja widzę jak im twarze klikają jak oni wychodzą po i czują się bardziej szczęśliwi to wiecie ja wracam do domu jak na automatycznym pilocie ja wracam taki uniesiony że głowa mała potem jak czytam nie wiem swoje opinie na Google i widzę jak ludzie piszą że sprzedaż to sprzedaż techniki sprzedaży to techniki sprzedaży ale że oni poczuli się bardziej kochani na tym szkoleniu są takie opinie że oni poczuli że bardziej rozumieją Świat, że im się otworzyły oczy, to to jest to, co mnie motywuje. Ja naprawdę jak jadę na szkolenie, to szkolenia sprzedają dziewczyny u mnie w firmie. Ja nawet nie wiem, za ile one sprzedały to szkolenie, na które jadę. No, totalnie nie wiem, bo, bo nie mam takiej. ja po prostu mam od nich wytyczną. Jadę tam, ja prowadzę szkolenie. Nie wiem, za ile je prowadzę. No Zakładam, że za fajne pieniądze, no bo dziewczyny by inaczej nie sprzedały. Natomiast to naprawdę nie jest to, czym mnie motywuje. Co wy myślicie, że ja inaczej po poprowadzę szkolenie za dychę, a inaczej poprowadzę szkolenie za piątkę. Już ja jeżdżam i to samo szkolenie prowadzę dokładnie tak samo. To nie jest, to jest coś, co mnie motywuje. Mamy nie? bardzo podobnie, natomiast wiesz co, chciałabym się zatrzymać jeszcze na tym, twój motyw jest po drugiej stronie strachu, bo mnie to szalenie zainspirowało, jak ty to pokazałeś, bo teraz zobaczmy. Mamy bardzo dużą grupę ludzi, którzy boją się oceny. Lęk przed oceną. Co hmm. jest po drugiej stronie lęku przed oceną? Akceptacja. Bezpieczeństwo, czyli moim motywem działania wtedy może być bezpieczeństwo i akceptacja. I to, co jest fajne, ja sobie jeszcze dołożyłam do tego, co ty napisałeś, że ja się mogę odwrócić od tego lęku, być po drugiej stronie lęku, to znaczy nie chcę Cię, ale to nie znaczy, że Cię wypieram, tylko zajmę się tym, Żebyś był mniejszy, żebyś był głodny, to co świetnie pisze Loewen w swoich, w swoich książkach, pokazując rozwój człowieka, i pokazuje, że pierwszy ten element dziecka, czyli niemowlę, najbardziej potrzebuje bliskości, utulenia i bezpieczeństwa. W związku z tym, jeżeli ja mam lęk przed bliskością, a w zasadzie mam lęk przed odrzuceniem, to co jest po drugiej stronie? Po wow. drugiej stronie jest przyjęcie, po drugiej stronie jest opieka, po drugiej stronie jest bezpieczeństwo. I teraz, jakie to jest ważne, żeby przyznać się, to jest wiesz, to jest to, co yy, sam widziałeś, bo uczestniczysz w warsztatach budowania zaufania do siebie. No, najtrudniejsze dla ludzi jest odkrycie, co jest tym moim pragnieniem, co jest tą moją potrzebą która jest właśnie moim motywem do podejmowania różnych działań, bo my podejmujemy pierdylion działań, które no. nas nie, zaspokaja nie zaspokajają, które nam nie dają energii życiowej, które nam nie dają paliwa. Czyli ten aspekt pod tytułem po drugiej stronie lęku to jest znajdź to czego się najbardziej boisz i nazwij to odwrotnie. To jest w ogóle kapitalne, na na naprawdę bardzo polecam jeszcze raz, bo to, to jest kapitalne, sobie z tym pobyć, posiedzieć, pooglądać. Mój osobisty motyw do tego, uwaga, żeby też przestać się bać. Mhm. Bo boję się tego, że tego nie dostanę. To też jest bardzo ważne, bo boję się, bo mi to kiedyś zabrano. Mhm. Tak jak ty mówisz, ja ostatnio miałam webinar, um, jak rozmawiać z dziećmi, kiedy ktoś w szkole popełni samobójstwo. I dla nauczycieli przełomowe było to, kiedy powiedziałam: Jeśli dziecko nie chce iść na pogrzeb, to to nie znaczy, że nie lubiło kolegi. To znaczy, że ono się czegoś boi. Pozwólmy mu się bać, pozwólmy mu zostać poza tym. Nie przestajmy być zmuszani do pewnych rzeczy. I teraz, jeśli nam coś zabrano, to tak jakby odebrano nam ten motyw, tak? Jakby nie pozwolono nam czuć tego, i my możemy to. Odnaleźć, no i wtedy, tak jak Ty mówisz, no jak, jak Ty opowiadasz o szkoleniach, no to mówimy w zasadzie to samo, prawda, że mhm. motywem jest bycie dla ludzi, służenie im, tak, powodowanie, żeby oni odnajdywali swoje motywy, gdy tak. nie ma zmęczenia. Tak, tak. Każdy, każdy może mieć swój własny, niepowtarzalny motyw. Nawet jak on brzmi tak samo, jak na przykład u koleżanki, to dla mnie on znaczy cokolwiek innego. Dlaczego? Dlatego, że on się bierze z moich niepowtarzalnych wartości, talentów i z mojego lęku, który nawet jak ktoś nazywa tak, a nie tak samo jak mój, to jednak co innego się, jakby powiedzieć, za tą, za tą nazwą. I każdy motyw ma, każdy motyw jest indywidualny. Jakby Ja, ja to porównuję to. Do... Jeżeli są ludzie, którzy nie realizują swojego motywu wewnętrznego, to tak jakby na tym pejzażu tego świata nie zostawiali tej najważniejszej kreski, która sprawia, że ten wszechświat wygląda tak, a nie inaczej, że, 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 że nie, nie dają tego, co tak naprawdę mogliby dać. Wiecie, Ja, ja widzę ludzi, którzy odkrywają swój wewnętrzny motyw towarzysze, i widzę, handlowiec przychodzi, nie? przychodzi szef. Mu Pracuj z gościem. miał ja mówię, czemu? No bo on mówi, to jest taka firma, słuchajcie, powiem tylko tak szybko, taki przykład, to jest taka firma, która prowadzą takie sklepy z bardzo drogimi farbami, wyposażenie wnętrz, tapety, tego typu rzeczy, bardzo, bardzo drogie, tutaj słychać może szczekanie psa, to właśnie... U mnie, jakby co. No i właśnie są, y, są takie y, coś tam. Y, on mówi do mnie, bo, bo oni jak muszą jechać do klienta też. Nie tylko, że klienci przychodzą do nich, ale jak widzą, że się jakieś osiedle wykańcza, to mają. Po domach i tam iść i proponować swoje produkty, nie? Coś takiego. No i oni nie chcą iść. Nie ja mówię, no dobra, no to ja idę do gości, co jest to, co, z czego ja im będę robił szkolenie? Z pukania, nie wiem, jak pukać do drzwi, raz, dwa, raz, dwa, trzy. No nie wiem, czy to jest bez sens. Więc pytam gościa, czemu ty pracujesz powiedz mi, w ogóle w tej firmie, dlaczego ty sprzedajesz? On mówi, jak to Roman, dlaczego? Dla kasy. No I czy trzeba z czegoś żyć. No ja już rozumiem, bo on jest w takim razie akwizytorem. Jak on puka po domach, to on się czuje jak akwizytor. No to kto z nas lubi być akwizytorem? To on będzie prędzej czy później zdemotywowany. Więc pracuję nad człowiekiem, żeby te kroki... Robię, żeby on odkrył ten swój wewnętrzny motyw, i on przychodzi do mnie taki cały spłakany. Mówi, Roman, mam, mam, Roman, man. Ja wiem, że za chwilę będę się uśmiechać, bo to, co on powie, być może dla mnie będzie niezrozumiałe, ale dla niego jest. On mówi, no to mów, to mów, jaki jest Twój wewnętrzny motyw? I mówi, Roman, ja jestem pomagaczem ludzi, kurczę, mówi, a weź wytłumacz bardziej. Mówi, Roman, bo tam pan Heniek wykańcza wnętrze, mieszkanie, cokolwiek, pokój, i on musi sześć razy farbą pomalować, bo klient sobie wybrał ciemną farbę. On wróci do domu cały zrąbany, mówi: Położy się spać, w domu go po prostu nie ma. Aha, ja pukam i mówię: Panie Henku, a z moją farbą wystarczy tylko raz. O 16 jest w domu, biega o 17 z dzieckiem po parku, o drugiej jest mężem swojej żony. On cały czas jest... to dzięki mnie, Roman. Ja pomagam ludziom. I teraz zobacz, jak ktoś odkrywa swój wewnętrzny motyw, że on jest, nazwijmy to tak jak ten chłopak, pomagaczem ludzi. To go już nic nie zatrzyma. Rozumiecie, to go nic nie zastopuje, nie, 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 nie za co jakiś trudny klient. No przecież, jak ktoś jest trudny, a ja pomagam ludziom, to właśnie trudnym pomagam jeszcze bardziej. No i go. Tak. tak, i to jest w ogóle niezłe, bo jak się ma wewnętrzny motyw, to to yy, będziemy lądować powoli. Yy, jak się ma wewnętrzny motyw, to właśnie cel. Yy, nie musi być zrealizowane tak, jak go sobie wymyśliliśmy. Ja to już kilkakrotnie mówiłam, ale powtórzę. Moje marzenie z dzieciństwa, dwa marzenia. Pierwsze to być aktorką, a przecież jakby wiadomo, że teraz występuję na stare lata i nawet gram w serialach. A drugi to zawsze chciałam być kardiochirurgiem. No i teraz pytanie, czemu ja chciałam być kardiochirurgiem? Nie, bo ja chciałam ratować ludzkie serca. Czy ja jestem kardiochirurgiem? No jestem właśnie, choć nigdy nie poszłam na medycynę, bo uwaga, nie było mnie stać. To jest po prostu bardzo, bardzo, poważny moty bardzo poważna przyczyna. tak? Natomiast ta chęć ratowania ludzkich serc była tak wpisana we mnie i w to poszukiwanie, że ja to robię. Przecież sam wiesz, robię czasami operacje na otwartym sercu i to bez znieczulenia. Bez, bez względnie, prawda? No, niestety, ale jakby niektórzy nawet to kochają, tęsknią i wracają. Ale chodzi o to, że zgoda na motyw wewnętrzny i to szukanie może właśnie pokazać, że my możemy um, mieć inne cele, a, a tak naprawdę na koniec chodzi o satysfakcję. I teraz ostatnia rzecz, bo tu jest jeszcze dużo rzeczy w książce. Jeśli Państwo będziecie zaciekawieni albo zainteresowani naszą rozmową, to my jeszcze na ten temat porozmawiamy, ale jest taki tytuł, który zatrzymuje. Realizujesz powód, jesteś wyrzutem. Wyrzutem, wyrzutkiem. O co tu chodzi? Co ty chciałeś napisać? There will be haters. To znaczy, że jeżeli coś robisz i robisz to z serca i robisz do przodu, to będziesz solą wokół. No generalnie tak to jest. Dlatego, że będziesz wyrzutem dla tych, którzy pracują dla motywów zewnętrznych. Tak? Mm. Czyli pracują dla kasy i tylko, bo ja nie mówię, żeby było jasne, że pieniądze są złe, bo jak idzie się do Biedronki, to nie mówi się mój motyw wewnętrzny jest taki, poproszę 20 kajzerek tylko się tam płaci pieniędzmi. Mi chodzi o to, że te pieniądze są albo efektem, albo przyczyną. Ja wolę, że kiedy są efektem tego, że ja odkrywam swój motyw wewnętrzny, ale się będzie wyrzutem. Zobaczcie, bo jak jest są Mistrzostwa Świata jest 22 piłkarzy, którzy są w jednej drużynie, 11 gra na boisku, tak? A 11 na ławie. To ty, ci, którzy siedzą na ławie, nigdy nie są hejtowani, nie? Potem w internecie. Tylko ci, którzy coś robili, coś robią, coś grają, nie? Jak to mówił Arystoteles, że... Miarą twoje, twojego jestestwa, twoich wartości jest jakość twoich hejterów, które, których w życiu posiadasz. I ja nie mówię, że, żeby sobie zarabiać na hejterów, tylko mówię, że po prostu oni tam będą. Żebym, mm. Że w pewnym momencie człowiek, który realizuje swój motyw wewnętrzny, mimo tego, że czuje bliskość do sobie podobnym i tak dalej, to jednak trochę jest sam. Jest sam, ale to nie jest nic tragicznego, dlatego że sami w życiu jesteśmy bardzo często. Rodzimy się sami, umrzemy pewnie sami, jakoś spotykając się z rzeczywistością, tą, która nas na, w momencie śmierci czeka. Jest wiele, mimo że trzyma nas ktoś za rękę, to jednak i tak, i tak pewne rzeczy konfrontujemy sami. Nie wiem, natomiast ta samotność to jest taka zbawcza. Nie? Ja na przykład widzę, że no, no takim, dla mnie osobiście takim modelem. Modelem tego realizacji motywu wewnętrznego jest Chrystus i Chrystus na krzyżu. Nie? Dwa metry nad Ziemią, totalnie samotny. Nawet jak tam były na dole trzy y, panie, które go kochały z całego serca, to on jednak czemuś mnie opuścił, ojcze, krzyczy. Nie? Jakoś ta samotność jest pisana, ale ona nie kończy się samotnością. To jest taka droga, hmm. która kończy się. Będziesz wyrzutem, ale to nie będzie coś tragicznego, to nie będzie historia tragiczna, bo ona się kończy pustym grobem, ona się kończy tym, że jednak człowiek powstaje i realizuje siebie do końca maksymalnie nie? i to w sposób pełny i o, tam jest szczęście, i tam jest bliskość i tam są relacje, i tam jest radość, przez pewien moment może być ciężko, ale to tylko moment tak, bo to jest y, pobawię się słowem wyrzut y, wyrzut, bo możemy być y, dla kogoś Powodem do wyrzutu adrenaliny pod tytułem: O, to jest inspirujące, o, to jest ciekawe, o, chciałbym takie kon, ale to może być też wyrzut taki ze środka pod tytułem: wyrzygam się na mhm. ciebie, bo pokazujesz mi coś, czego ja nie mogę strawić u siebie. Ponieważ to jeżeli my mamy naprawdę, działamy z tą motywacją wewnętrzną, to jest o tym, że naprawdę jest się zadowolonym i szczęśliwym z życia. I z tego, co się robi, i z tego, kim się jest, i to jest wkurzające dla innych, bo, yy, bo ludzie wtedy się konfrontują, konfrontują z tym, że yy, mają często motywację zewnętrzną. Czyli to, co jest ważne, ja bardzo bardzo, chętnie, yy, bardzo Państwa odsyłam, zachęcam do przeczytania książki tutaj yy, Romana motywacyjne, o prawdziwej motywacji, ale to co chcę powiedzieć to to, że yy, potrzebujemy paliwa, które będzie paliwem prawdziwym, prawdziwym, czyli takim wynikającym z tego kim jestem, jakie jest moje jestem, co jest dla mnie ważne i w co wierzę, bo wtedy, no właśnie, kiedy zostaje sam sama. I patrzę w lustro, to sobie myślę, że jestem dumna z tego, kim jestem i co robię, bo się nie sprzedałem, nie sprzedałam. I żeby było jasne, ty to powiedziałeś, ja chcę to powtórzyć. Pieniądze są tym, co pomaga nam realizować też nasze pragnienia i marzenia, ale jeżeli robimy to, co kochamy, ja znam dziesiątki takich przykładów, to pieniądze są jakby efektem naturalnym i oczywistym. Bo ludzie lubią autentyczność i lubią ludzi, którzy robią to, co kochają. No ale to trzeba kochać siebie. I akceptować siebie, i lubić siebie, uznać swoje talenty, zgodzić się na swoje wartości i działać zgodnie z nimi. Z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? O twoich słowach to już nic nie chcę dodawać. Po prostu powiedziałaś wszystko. Ja wam po prostu kochani, bardzo dziękuję, że. Byliście razem z nami, że nas słuchaliście, że pozwoliliście, że, żebyśmy trochę dotykali Waszego serca, a ja właśnie po raz kolejny mogłem zrealizować swój wewnętrzny motyw. Jeżeli ktoś się poczuł bardziej rozumiany, kochany, to mi to wystarczy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Jeśli chcecie, żebyśmy z Romanem jeszcze porozmawiali, to zadajcie nam pytania albo podpowiedzcie. O czym chcielibyście posłuchać? Dziękuję, Romku, za Twój czas i za Twoją obecność. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki.